coś, czego ja nie potrzebuję. Należący do kręgu czarodzieje mają skrzynię, w której trzymają różne rzeczy, magiczne rzeczy, i ja ukradłem do niej klucz. Dlatego właśnie tu jestem. Upiłem jednego z nich, zabrałem mu klucz i próbowałem dostać się do skrzyni. Uznano, że szykuje się do dezercji. Tutaj na nic mi się nie przyda, ale mogę ci go oddać w zamian za wodę i coś do jedzenia. I ciekawe, gdzie go trzymasz, kurde, w gaciach? Połknąłem go, ale... znów go mam, jeśli można tak powiedzieć. Co? Ale... A! Strażnik! Co? Na Andraste, dlaczego to zrobiłaś? To, że jesteś szarą strażniczką, nie daje ci prawa, by mordować kogo zechcesz. Wytłumacz się. Rzucił się na mnie, musiałem się bronić. Skoro tak, to nie ma sprawy. Cóż, to nie mój problem. Kiedy spytają mnie, dlaczego nie żyję, tak im właśnie powiem. Nie chcę znać odpowiedzi na to pytanie, skąd znów wszedł w posiadanie tego klucza. No to wiadomo jest. No, po co mam pytać, skoro to jest obvious, że musiał wysrać po prostu ten klucz. Dobrze. To niewskazane zachowanie. To niewskazane zachowanie. Witaj, młoda damo. Do widzenia. Dobra, czyli on tu jeszcze jest, więc nie możemy na razie go... Nie możemy skrzynki zlutować. Okej. Okay. No dobra. Rada wojenna. Sługa. Kufer. Zablokowany. Nie grając z łotrzykiem się traci tu tyle sprzętu, że ja pierdzielę, nie? Masakra, po prostu masakra. O co chodzi tym razem? Czy szara straż nie uzyskała już ze strony kręgu wystarczającej pomocy? Przyszedłem tylko po to, by przekazać ci wiadomość od wielebnej matki, szanowny magu. Pragnie się z tobą spotkać. Nie obchodzi mnie, czego pragnie jej świątobliwość. Jestem zajęty, pomagam szarej straży. Z rozkazu króla pozwolę sobie dodać. To co, miała napisać do ciebie list? Przekaż jej, że nie pozwolę, by mnie w taki sposób nękano. Tak, to ja nękałem ciebie, dostarczając ci wiadomość. Twoja gadanina nie przynosi ci zaszczytu. A myślałem, że tak dobrze się ze sobą dogadujemy. Chciałem nawet nadać twoje imię swojemu dziecku, temu zrzędliwemu. Dosyć. Porozmawiam z tą kobietą, skoro nie ma innego wyjścia. Z drogi, głupcze. Wiesz co? Jedyną dobrą stroną plagi jest to, że jednoczy ze sobą tych, co muszą się z nią zmagać. Doskonale wiem, co można myśleć. Jak na zabawie. Moglibyśmy wszyscy stanąć w kółeczku i złapać się za ręce. To dałoby mrocznym pomiotom do myślenia. Chwileczkę, my się chyba nie znamy, co? Nie jesteś przypadkiem kolejną czarodziejką? Nie jestem, jesteś pewnie Alistar. A ty jesteś nową rekrutką Duncana, jak przypuszczam. Miło mi cię poznać. Jako młodszy członek zakonu będę ci towarzyszył podczas przygotowań do twego dołączenia. A więc działa. Gorliwi jesteśmy, co? Tak czy siak. Kiedy będziesz gotowa, wróć do Duncana. Domyślam się, że chciałby już zacząć. Kłótnia, którym byłem świadkiem, to co poszło? Z magiem? Krąg znalazł się tutaj na prośbę króla i zakonowi bardzo się to nie podoba. Oni po prostu uwielbiają okazywać magom, że nie są tu mile widziani. Co stawia mnie w odrobinę niezręcznej sytuacji. Sam byłem niegdyś templariuszem.
Byłeś łowcą magów? Nie wszyscy templariusze nimi są, ale tak, ja byłem. Zakon wychowywał mnie do czasu, aż 6 miesięcy temu zostałem zwerbowany przez Duncana. Jestem pewien, że wysyłając mnie jako posłańca, Wielebna Matka chciała temu magowi ubliżyć, a on od razu się zorientował, o co chodzi. Nigdy bym się nie zgodził, by wyruszyć z tą wiadomością. Ale Duncan mówi, że mamy ze sobą współpracować. Do nich najwyraźniej jego słowa nie dotarły. A co z innymi rekrutami? Dawid i Sir Jory są tutaj w obozie. Widziałaś się z nimi? Pojechałem do Weta. Tak, to tenże zimieszek, którego zwerbował Duncan. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, co Duncan w nim widzi. Miej oczy szeroko otwarte. Może natrafimy na drugiego z nich. Albo sam go później znajdę. Ruszajmy. Jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać. W przeciwnym razie, prowadź. Prowadź. Kapitanie, prowadź. I znowu skrzynka zamknięta, bo nie mamy łuczyka, o mój Boże. Tu. Dobra, ten tu nadal jest. Więc nie jestem w stanie nic zrobić. Teraz sobie zapiszemy tak. I lecimy tak. Udało ci się znaleźć Alistera, prawda? To dobrze. Czyli z obok. Że możemy już rozpocząć przygotowania. Tak. Zakładam, że skończyłeś już drażnienie magów, Alisterze. Co mogę powiedzieć? Czcigodna matka zastawiła na mnie pułapkę. Poczuciem winy włada tak, że powinni znaleźć dla niej miejsce w armii. Zmusiła cię, byś obraził maga, tak? Nie możemy nikogo do siebie zrażać, Alisterze. Nie możemy też dostarczać argumentów tym, którzy wykorzystają je przeciw nam. Przepraszam, Duncanie. Pójdę po resztę. Oto Sir Jory, rycerz z Redcliffe. Miło mi poznać. A to oczywiście rekrutka, o której wspominał Duncan. To ja, ta mowa. Dobrze więc, skoro wszyscy już tu jesteśmy, możemy zaczynać. Wasza czwórka uda się do głuszy Korkarii, gdzie wykona 2 zadania. Po pierwsze, macie zdobyć 3 fiolki krwi mrocznych pomiotów. Po jednej dla każdego rekruta. Po co nam krew mrocznych pomiotów? Do rytuału dołączenia. Wszystko wyjaśnię, gdy wrócicie. Okej. A drugie zadanie? W głuszy znajdowało się niegdyś porzucone archiwum Szarej Straży. Być może została tam pewna liczba zwojów zabezpieczonych za pomocą magicznej pieczęci. Chcę, byś je odzyskał, Alisterze. Zwoje. Stare traktaty, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Obietnice wsparcia złożone dawno temu na ręce Szarych Strażników. Dawniej traktowano je wyłącznie jako formalność. Ponieważ jednak tak wielu zapomniało o złożonych przez siebie obietnicach, podejrzewam, że dobrze byłoby dysponować czymś, co odświeży im pamięć. Okej. 3 fiolki Uważaj i traktaty. Not bad. Okay. Wracajcie szybko i bezpiecznie. Tak jest. Niechaj Stwórca czuwa nad wami. Jedziemy z koksem. Po powrocie. Okej. Tu. I teraz tak, zobaczmy jeszcze tą skrzynkę. Czy tu możemy to wykonać? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Okej. Jesteśmy już prawie gotowi, żeby rozpocząć zwiad. Czego chcesz? Byle szybko. Dziękuję. O, elfikowy. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Robi się.
Słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szara strażniczka nie będzie w lesie bezpieczna. To się jeszcze okaże. O, watch against. Hey, nice. Dobra, pytanie. Tak, mogę się cofnąć. Chyba. W takim razie ja się cofnę. Potwieram te skrzynki, które tam są. Nie możesz. Nie, jest głupi pomysł. Nigdy nie wiadomo, co się może stać. Jak się nasze wyprawy i czy będziemy mieli w sumie z powrotem naszych przyjaciół. Więc warto. Warto kurde to porobić. To. O Jezus Maria. O, 18 już dzisiaj mam, kurde. Niedobrze. Robi się. Robi się. Spróbujmy resztę skrzynek. Okej, przynajmniej coś otworzyliśmy. Dobrze. To jeszcze nie. Tu jeszcze była skrzynka. Okej. Okay. Tam był duży kufer. Nice. To mi się podoba. Przynajmniej coś. Dobra, czyli to będzie później. Mam taką nadzieję. Okej. Zapiszmy sobie jeszcze na wszelki wypadek. Quick saveik. Bo nawet zwykły jeszcze saveik. Odstygar. I lecimy. I lecimy. Sakra. Kto to? Szara straż? Cóż, całkiem nieźle wygląda, prawda?
Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty. Wyszły spod ziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Nie mamy na to czasu, ruszajmy. Nie mamy czasu? A co, masz gdzieś jakieś pilne spotkanie? On już nie żyje, widzisz? Czy słowo szaleniec coś ci mówi? Zamknij się i rób, co ci mówię. Przypomnij mi, żebym nie dał się zranić, póki jesteś w pobliżu. Spoko. Jasne. Będzie mi mówić, co ja mam robić, no co za kurde. Dobra, coś tu jeszcze więcej było? Okej. Okay. Nowe zadanie, muszę znaleźć zwłoki w liście. Mamy list? Co tu w ogóle mamy? Buty ćwierkowane, hełm. Okej. Okay. Du. Kwiat guszy. Robi się. Dziki kwiatek guszy. Psiar, dobra. Jesteśmy w stanie tak zrobić? Nie. Dobra, oddamy kwiatek. Mabari. Mabari będziesz szczęśliwa. Na pewno. Uratujemy przynajmniej pieska, który być może będzie naszym kompanem. Chyba tak. Chyba coś takiego było. Teraz dokładnie nie pamiętam. Stan zdrowia Mabari jest w tej chwili stabilny, ale nie uległ poprawie. Jeśli nie dostanę ziela, o którym ci mówiłem, nie ma dla niego wielkiej nadziei. Czy to kwiat, którego szukasz? Zobaczmy. Tak, świetnie. Daj mi chwilę, a przygotuję z niego maść. Już widać poprawę. Jestem pewien, że gdyby mógł, sam by ci podziękował. Ile czasu minie, zanim nastąpi poprawa? Dzień, może dwa. Maści wystarczy, by całkowicie przywrócić go do zdrowia. Może wrócisz po bitwie. Zobaczymy, co da się zrobić w sprawie przypisania psa do ciebie. Uważasz, że to możliwe? Kto wie. Pies rozumie prawdopodobnie, że zdrowie odzyskał dzięki tobie. Mabari są co najmniej tak inteligentne, jak przeciętny poborca podatków. Wróć po bitwie i jeszcze raz rzuć na niego okiem. No, okej. Okay. Dobra. Kościk zaliczony, elegancko. Nice. Właśnie nie idzie włączyć na stałe tego? Podświetlaj albo coś? Gra. Nic tu nie ma, dobra.
Coś takiego, żeby tak na stałe pokazywało. Przydałoby się. Ale no cóż, nie ma. To nie ma. Czy tu coś? Nie. No chodź, no chodź. Pięknie. Nice. Dobra. Tu. Elfi korzeń. Jak tutaj to wygląda? Okej, okay, dobra. Dobrze. Dobrze. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Jeszcze więcej mrocznych pomiotów. O Jezus Maria. No dobra. Padł. Ty mi tutaj żłopni jednego pota. Zarżnęli mi go. Wypij. Okej. Okay. Ja bym chciał, żebyś ty poszedł na tego. Dobra, ja sobie pójdę na tego. Siema. Frikan. Co tam zapadałeś ciekawego? Co tam masz? Fiolka z krwią, spoko. Filmik sprzed 11 lat, gdzie stary ziomka robi... Nie wiem, Michaela Jacksona. Spoko, obejrzę sobie na pewno. Coś tu jeszcze jest, tak, kufer. Kufer, który jest otwarty. Elegancko. I co my tu mamy? Tu jest list jakiś był? Mi się tylko wydawało. Płystowe, nie, to jest klucz i tak dalej. Co my tu mamy? Znajdź trzy fiolki, mamy sześć aż, więc spoko. Okej. Okay. Pamiętasz, jak grałeś w tego Dragon Age'a? No, kurde, ja też wieki temu grałem. Z bagu na kasę. No, być może jeszcze istnieje ten bug, może go nie naprawili, kto tam wie, nie? Ja pamiętam, że chyba też gdzieś jakiegoś buga wykorzystywałem i grałem. No, w budzie zawsze się dało. Nie naprawili.
No jak to wiadomo, być może, być może. Co to jest? Znak? Szlaku czasu, no okej. Gdzie to jest? Tu. Tu. Dobra. Szybki zapis. Gdzie? Skąd? Ała, biją nieźle. Snigo, kurde. No. Ja generalnie miałem w planie dzisiaj zacząć serię Unity, ale niestety Unity mówiło sorry, ale nie nadaje się do streamowania po prostu, nie? Na OBS-ie takie spadki i miałem FPS-u, że szkoda gadać. Więc na razie jest odłożona na dalszy termin ogrywania. Jak się okazuje. Nawet bym wręcz powiedział, zmuszony do tego byłem. No bo ogrywać Unity przy dropach FPS-ów na OBS-ie to tak trochę żal. O ty kurde, wrendo mendo. Pięknie. No, a sam Dragon Age, jak to Dragon Age, klasyk po prostu. A sporo nie grałem w Dragon Age'a. To jest chyba mój, nie wiem, czwarty run w sumie? Tak ogólnie mówiąc. Jakbym miał na to wszystko patrzeć. A tu coś jeszcze jest. Chodźcie, wilczki, chodźcie. Pięknie, level. Trzeba zlikwidować to najpierw. Biją trochę, widzę. Łyknij sobie potę. Pudło było? Ciekawe. Dostał z rękojeści i leżeć, piesku, leżeć tam. Nie oddychać, dobrze. Jak się uzdrowią, chwila czekamy. No, a tak to... No, mówię, nie? Przejdę sobie jedneczkę całą, odświeżymy sobie dwójeczkę na pewno. Też sobie odświeżymy całą. Trójeczkę podejrzewam, że też. Jeszcze raz, bo trójeczkę, czyli Inkwizycję ogrywałem na strumyku. Jedynki, dwójki nie, także no, tak spoko będzie. Robi się! Okej, ukończone zadanie, nice. Elegancko. Ale levelik mamy. Co my tu mamy? Siła woli. Tu damy trochę tak. Niech jest. I teraz tak. Co my chcemy? Wyłownik, groźba, drwina. Potężne